News z ostatniej chwili. Wracam właśnie z zarządu, z powiatu. Udało się dogadać z zarządem. Została przegłosowana kwestia rozstrzygnięcia pozytywnego przetargu na budowę ulicy Kościerzyńskiej Okrężnej. Także dogadaliśmy się to i razem ze starostwem będziemy tą drogę budowali zgodnie ze złożoną ofertą i rozstrzygniętym przetargiem. Jesteśmy na pierwszym etapie budowy czy modernizacji drogi w Rogozińcu, który uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 3 milionów złotych. Wczoraj odbył się przetarg, otwarcie ofert. Okazało się, że najtańsza oferta to prawie 5 milionów złotych, także 2 miliony nam brakuje. To spowodowało, że unieważniłem ten przetarg, będzie rozstrzygany jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że znajdzie się wykonawca za mniejsze pieniądze. Szczególnie, że mówimy tu o przekładce tego bruku w miarę dobrego, a nie o budowie drogi asfaltowej. Jestem po spotkaniu z pracownikami, również mieszkańcami Kosieczyna, Osiedla Słonecznego i radnymi z Kosieczyna w temacie budowy biogazowni na terenie majątku, czy byłego majątku pana Kicińskiego. No i tu rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ dwukrotnie już odmawiałem wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. Po raz kolejny z samorządowego kolegium odwoławczego dokumentacja do nas wróciła do ponownego rozpatrzenia i to praktycznie moje możliwości jako burmistrza z Wąszynka związane z blokowaniem tej inwestycji się kończą. Zostaje tylko kwestia jeszcze pewnych uzgodnień z ewentualnym czy z potencjalnym inwestorem, jak również z właścicielem gruntu odnośnie tego, czy ta inwestycja ma powstać czy nie. Także jesteśmy na etapie zaciągania tu opinii czy zbierania opinii właśnie mieszkańców Osiedla Słonecznego, samego Kosieczyna. No i zobaczymy, co w tym temacie dalej będziemy mogli zrobić. Być może wystąpimy z prośbą do pana Kicińskiego, żeby nie wydzierżawiał gruntu pod budowę tej biogazowni. Jesteśmy na terenie, na którym ma być wybudowana tuczarnia na prawie 2000 sztuk tucznika. Pojawiają się tu głosy, takie protesty ze strony mieszkańców zaniepokojonych odorami, które mogą się z takiej tuczarni wydzielać. Mam nadzieję jednak, że decyzja środowiskowa, to co mogła gmina jakby blokować czy wymagać zgodnie z przepisami, została wykonana, czyli nasze możliwości, jeżeli chodzi o urząd, w tym momencie się wyczerpały. Natomiast teraz dokumenty przez inwestora zostały złożone w starostwie powiatowym, wydanie pozwolenia na budowę. Starostwo tu miało możliwość, rozszerzyło nieco obszar negocjacji, ale myślę, że po spełnieniu tych wszystkich kryteriów takie pozwolenie zostanie wydane. My oczywiście ze swojej strony, z racji tej, że zawsze jesteśmy po stronie mieszkańców, to co mogliśmy, blokowaliśmy, innej możliwości nie mamy. Także miejmy nadzieję, że nie będzie to uciążliwa ta tuczarnia dla mieszkańców, przede wszystkim Rogozińca. Szczególnie, że najbliżej to jest do budynków stacyjnych i właśnie McDonalda, oddalonych około 300 metrów, natomiast do budynków mieszkalnych i do zabudowań pierwszych w Rogozińcu to jest ponad 400 metrów. Jesteśmy po wizycie w naszej partnerskiej gminie Bajc w Niemczech. Związane to było z 30-leciem właśnie reaktywowania, można powiedzieć, samorządu również w byłym NRD, czyli od połączenia się NRD, czy likwidacji NRD, połączenia z Niemcami Zachodnimi. Złożyliśmy stosowne życzenia z okazji właśnie tego jubileuszu, a przy okazji rozmawialiśmy o elementach dalszej współpracy między naszymi gminami, bo tu po wypadnięciu jakby tej współpracy z gminą Beru, która została wchłonięta przez większe organizacje, z tym partnerem niemieckim współpracujemy. Co jest co ważne, że bardzo wiele naszych organizacji, stowarzyszeń współpracuje, chociażby tu nasi pasjonaci tenisa stołowego, strażacy, ale również zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka z odpowiednim zespołem z Drewic, z miejscowości tej gminy Pajc. Także ta współpraca się bardzo dobrze rozwija i mam nadzieję, że dalej się będzie tak rozwijała dla naszego ogólnego dobra.